365 dni czekaliśmy na ten moment, na moment, w którym zostaną nagrodzeni laureaci oraz zwycięzcy tego jedynego w Polsce konkursu, który, proszę Państwa, szerzy i propaguje pozytywne wzorce, zachowania i wartości patriotyczne wśród młodzieży. Młodzieży na całym świecie, polonijnej młodzieży. Mówimy oczywiście o konkursie filmowym, historycznym Patria Nostra. Obserwuje nas ogromna liczba naszych uczestników, którzy przez internet uczestniczą w dzisiejszym wydarzeniu. Czyli jako pierwszą instytucję pragniemy nagrodzić, z którą już dzisiaj również się łączyliśmy, a w zasadzie z przedstawicielem tej instytucji. Mowa oczywiście o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, którą oczywiście tutaj instytucję dumnie reprezentuje i zadaje pytania zastępca dyrektora generalnego, pan Michał Wiśniewski. Jeszcze raz dobry wieczór i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu prezesom i Wam, młodzi ludzie, za to, że przybliżacie historię Polski. A więc proszę Państwa, miejsce pierwsze w tegorocznym, można powiedzieć nawet światowym, globalnym konkursie historycznym Patria Nostra. Zwyciężają, proszę Państwa. Uwaga, uwaga. Miejsce pierwsze, zaznaczam. Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków Polonia, Kazachstan. Wielkie brawa. Serdecznie gratulujemy. Trzeciego sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Konsekwencją tego był czwarty rozbiór Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow był podstawowym dokumentem współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny. Na jego mocy Hitler i Stalin dokonali podziału znacznej części Europy. Niemiecki atak na Polskę rozpoczął II wojnę światową, a dwa tygodnie później wojska radzieckie wkroczyły na terytorium Polski. Редактор